poszedłem do wojska jako poborowy, prawda, na 2 lata i po 8 miesiącach byłem tu w Opolu na zgrupowaniu i wyjechaliśmy 29 listopada 1974 roku wyjechaliśmy do Egiptu. No ciężkie były czasy, bo miałem 20 lat, a to takie było troszeczkę no, ciężka sprawa, bo nie spodziewałem się takich rzeczy, a tam były całkiem inne obowiązki jak w jednostce. No ja byłem dowódcą drużyny i rozwoziłem wodę po Synaju. No to codziennie rano się wyjeżdżało cysterną na staże 6-6, no i do południa te 200-300 km się robiło po pustyni i się wracało. Myśmy jeździli jako w warunkach pokojowych, nie mieliśmy broni przy sobie, to tylko tyle. No. Apel pamięci. To był wojewódzki konkurs i trzeba było narysować coś z wojskiem związanego. Jakąś pomoc, coś takiego. Zachód słońca, domki i dwóch właśnie dziecko i pan z wojska. Ten konkurs już bierzemy udział od dobrych kilku lat z powodzeniem, ponieważ zawsze wygrywamy gdzieś tam pierwsze, drugie, trzecie miejsca, czyli to na podium. Jak przygotowujemy dzieci? Najpierw rozmawiamy rola żołnierza Wojska Polskiego na misjach pokojowych. Mamy ogromną współpracę, tutaj gorącą współpracę z 10. Brygadą Logistyczną, ponieważ robimy też na zajęciach w szkole z klasami, akurat tak jak ja, 1-3. Wysyłamy kartki, robimy własnoręcznie kartki. Wspieramy żołnierzy na misjach pokojowych, że niestety są na święta czy Wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia poza swoim rodzinnym domem, ze swoimi rodzinami, więc to w jakiś sposób też już, no myślę, 10 lat już współpracujemy z 10. Brygadą w ten sposób, a tutaj po prostu uczymy dzieci, jak przebiega właśnie misja żołnierza Wojska Polskiego na różnych misjach, w różnych zakątkach świata. Około 20 dzieci, a w tym roku dałam 12 prac na konkurs. Praca no, dwutygodniowa, czyli dzieci po zajęciach przychodzą do świetlicy i tam gdzieś wykonują pod okiem moim pracę.